Odbyły się kolejne pokazy filmu Wielerzyński Alchemik z Lwowa, tym razem w Bóbrce i Jedliczu. Film przedstawia sylwetkę i osiągnięcia ojca polskiego przemysłu gazowniczego Mariana Wielerzyńskiego. W najnowszej produkcji telewizji Obiektyw wystąpili m.in. Wojciech Zieliński, Anna Cieślak oraz Marcin Kwaśny. Obraz jest debiutem reżyserskim Mariusza Bonaszewskiego. Zdjęcia do filmu realizowane były m.in. na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Pomysł na ten film powstał dokładnie 2 lata temu, kiedy prezentowaliśmy Łukasiewicza w Warszawie i kiedy byłem podziękować panu prezesowi Stępniowi z Gazsystemu, że pomógł nam finansowo. On mówi, to dlaczego Łukasiewicz, a nie Wielerzyński? Wówczas pomyślałem sobie, no spróbujemy. Przyjechałem tutaj do Bóbrki. Miałem przyjemność wtedy porozmawiać z panem prezesem i panią dyrektor Barbarą Olejarz, którą witam i dziękuję. To jest taki dobry duch. Skromna osoba, ale bardzo rzetelna. I pytam się, kto to był Marian Wielerzyński. I wówczas weszliśmy na tą dużą salę i z prezesem szukaliśmy na tych zdjęciach. Jest zdjęcie Marian Wielerzyński, twórca polskiego gazownictwa. Film powstał dzięki wsparciu finansowemu polskich firm oraz podkarpackich i małopolskich samorządów. Sponsorem głównym jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a sponsorami wspierającymi m.in. Gazsystem. Produkcję zrealizowano także ze środków Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i Województwa Podkarpackiego w ramach programu Podkarpacka Kronika Filmowa.